Panie komendancie, jak wyglądały pana pierwsze kroki tutaj w komendzie po objęciu stanowiska komendanta? Pierwsze kroki. Może cofnę się do momentu, kiedy dostałem propozycję objęcia tego stanowiska. Ta propozycja padła od wcześniejszego komendanta wojewódzkiego. Było to około miesiąc przed objęciem stanowiska. Można powiedzieć ogólnie, że byłem zaskoczony, chociaż tam wcześniej jakieś już miałem informacje, że może się zmienić się tutaj kierownictwo tej komendy i gdzieś tam jestem brany pod uwagę. Ale ogólnie było to dla mnie zaskoczenie, że ta propozycja akurat mnie dotyczy. Z jednej strony wydawać by się to mogło, że ta decyzja jest prosta, bo przecież wracam do komendy, w której spędziłem 8 lat, bo 3 lata wstecz. Dostałem propozycję przecież objęcia stanowiska zastępcy komendanta powiatowego w Łobrzu i żegnałem się z tutejszą komendą. Mogło być to z tego powodu łatwe, że znam tutaj funkcjonariuszy, znam specyfikę służby. Jednak powrót do komendy, w której mam kolegów, w której mam jakieś zaprzyjaźnione osoby, na dobrą sprawę nie jest prosty. Bo od momentu objęcia stanowiska komendanta powiatowego te wszystkie osoby stają się moimi podwładnymi i tutaj relacje służbowe na pewno wpłyną na te wszystkie koleżeństwa, tak powiem w cudzysłowie. Pierwszy dzień objęcia obowiązków, krótka odprawa tutaj z pracownikami komendy. Już samo przywitanie, że tak powiem, nie też w cudzysłowie przywitanie, nastąpiło na placu 1 września tutaj. Ogromne zaskoczenie, bo funkcjonariusze podziału bojowego przywitali mnie w taki niekonwencjonalny sposób. Zrobili szpaler w postaci prądu wody z działek pożarniczych, no i zameldowali nowemu komendantowi gotowość do współpracy. Także bardzo miło odebrałem ten gest i no, byłem zaskoczony. Czy przez te kilka dni już zapoznał się pan z funkcjonowaniem Drawskiej Komendy? Jeżeli chodzi o funkcjonowanie komendy, powiem szczerze, że znałem specyfikę służby i nie jest to dla mnie nowością. Jednak to stanowisko to jest naprawdę w mojej ocenie wyzwanie. Bo pełniłem obowiązki przez 3-letni okres, obowiązki zastępcy. Jednak ta odpowiedzialność była inna, bo jednak przede mną, na tym przednim fotelu, był człowiek, który całą odpowiedzialność brał na siebie. Teraz, w tym momencie już czuję ciężar tej odpowiedzialności. A jak pan ocenia Drawską Komendę w postaci wyposażenia sprzętu? Jesteśmy wyżej niż inni w regionie, czy niżej? Czy czegoś nam jeszcze potrzeba? Zastałem sytuację, powiem, no, dosyć ciężką, bo w ostatnim okresie miały miejsce 2 wypadki samochodów pożarniczych. Na dzień dzisiejszy jeden z tych samochodów, samochód podnośnik z drabiną, jest w trakcie remontu i do końca roku powinien powrócić do podziału bojowego. Zadbał o to jeszcze mój poprzednik. Drugi samochód, ciężki, niestety miał tak poważne uszkodzenia, że zachodziła konieczność jego skasowania. I na dzień dzisiejszy pozyskanie takiego samochodu jest priorytetem. Brak jego w podziale bojowym na pewno bardzo osłabia dzisiejszą kondycję jednostki ratowniczo-gaśniczej. Czyli na najbliższy okres priorytet pozyskanie tego samochodu. Wiem, że to nie jest zadanie łatwe, bo samochód taki to jest kwota w granicach nawet 1 000 000 zł. Czyli tutaj bez pomocy Komendy Głównej, Komendy Wojewódzkiej, bez pomocy samorządów nie jestem w stanie sam tego zadania wykonać. Koledzy z komendy, koledzy ze straży mówią o panu, że wkłada pan całe serce w swoją pracę strażacką. Jaki ma pan pomysł na dalsze funkcjonowanie komendy i współpracę z lokalną społecznością? Bardzo mi miło, że tak sądzą o mnie koledzy z komendy, koledzy z poziomu bojowego. Plan na przyszłość. Na pewno jakieś zmiany kadrowe. Na pewno pewne korekty w funkcjonowaniu komendy. Jakie nie mogę na razie na ten moment zdradzić, ale takie będą. Myślę, że trzeba odświeżyć troszeczkę atmosferę. Ludzie oczekują zmian.
Na pewno będę się starał utrzymać wysoki poziom funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w powiecie. Jest to zasługa moich poprzedników. Moje zadanie chociażby utrzymać ten poziom. Na pewno ćwiczenia, na pewno szkolenia, jeżeli chodzi o podwyższenie tego poziomu, bo uważam, że jeżeli takie ćwiczenia będę przeprowadzać, to efekty na pewno przyjdą same. Kwestia czasu, ale efekty będą. Na pewno współpraca. Współpraca z samorządami, współpraca z władzami lokalnymi, współpraca ze starostwem powiatowym. Myślę, że tutaj jak będzie współpraca, to będą efekty w zespole siła. Wspomniał Pan o organizowaniu ćwiczeń. Czy widzi Pan sens, taki potrzeby organizowania dużych ćwiczeń, które już miały miejsce w poprzednich latach, na przykład wypadki masowe lub inne zdarzenia o charakterze masowym? Czy to będzie kontynuowane? Oczywiście, duże ćwiczenia muszą być organizowane. Po pierwsze, mamy taki narzucony taki cel organizacji ćwiczeń przez Komendę Wojewódzką, przez Komendę Główną, ale uważam, że organizacja takich ćwiczeń bardzo wpłynie na poprawienie tutaj funkcjonowania całego systemu ratowniczo-gaśniczego. Wielu drawskich strażaków jest podziwianych nie tylko za swoją pracę, ale również za pasję. Między innymi działa przy straży Stowarzyszenie Żarek, które organizowało wielokrotnie akcje. Czy nowa władza, nowy komendant będzie wspierał działania takich stowarzyszeń, takich osób? Oczywiście jestem przychylny, jeżeli chodzi o działalność Stowarzyszenia Żarek. Niejednokrotnie współpracowałem jeszcze będąc zastępcą komendanta powiatowego w Łodzi ze Stowarzyszeniem Żarek. Brałem udział w organizowanych przez Stowarzyszenie ćwiczeniach ratowniczych. Także dalsza współpraca jest z mojej strony jak najbardziej otwarta. A jaką osobą jest komendant po zakończeniu pracy? Jakie ma Pan pasje? Co Pan robi w wolnym czasie? Po zakończeniu pracy staram się, że tak powiem, wyłączyć swój umysł, żeby troszkę odpocząć. Pasja, na pewno motoryzacja. Na pewno motoryzacja od wielu lat to jest moje zamiłowanie. Zajmując się motoryzacją, troszeczkę, tak powiem, psychicznie odpocząć. W ostatnim czasie zainteresowałem się też off-road, czyli już ten pierwszy krok jakiś poczyniłem, żeby pozyskać taki pojazd, ale myślę, że brak czasu to będzie główną przeszkodą, żeby w tym temacie zacząć swoje jakieś zainteresowanie.